12 tydzień filmu polskiego w Wilnie rozpoczął się pokazem mody inspirowany postacią Barbary Radziwiłłówny. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdybyśmy po tych nowoczesnych kreacjach ujrzeli na ekranie najnowszą polską superprodukcję kostiumową. Tymczasem święto polskiego kina rzeczywiście otwierał film Barbara Radziwiłłówna, tyle że z roku 1936. Oczywiście ludzie można komentować, że zbyt nowoczesne, że kto by w takim czymś chodził, a kobiety w ogóle to źle w tym wyglądały, że mogą lepiej, ale prawda jest taka. Próbujemy łączyć różne sztuki, próbujemy pokazywać naszą tradycję i dziedzictwo Polski, ale w taki sposób, który pokazywałby pewną wspólnotę kulturową Polaków i Litwinów. Nietypowa inauguracja miała nie tylko zaintrygować wileńską publiczność, ale przypomnieć bogaty dorobek polskiej kinematografii zgromadzony w Filmotece Narodowej. Dziś już niewielu pamięta, że film z Jadwigą Smosarską w roli głównej był jedną z pierwszych polskich produkcji, które trafiły na ekrany kin przedwojennej Litwy tuż po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych w 1938 roku. Wówczas film był swoistym ambasadorem polskiej kultury, miał dopomóc w przełamaniu lodów po 20 latach zimnej wojny między Warszawą a Kownem. Film nawiązuje do historii złotego wieku Królestwa Polskiego, znakomitych relacji z Litwą. Nawiązuje do romantycznej, romansowej historii Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłównej. Akcja częściowo dzieje się na Wileńszczyźnie. Skoro zatem jesteśmy tutaj po raz pierwszy w takiej postaci, jako bezpośrednio jako archiwum, to myślę, że dobrze jest zacząć od tego filmu, ale potem będą następne, obiecuję. Poza historyczną dygresją, tydzień filmu polskiego był jak co roku prezentacją głównie najnowszych filmów polskiego kina, ale nie zabrakło też polskiej animacji, filmu dla młodego widza, koneserom zaserwowano natomiast retrospektywę surrealizmu w polskim kinie. Chcemy tego lub nie, kłócimy się czy nie, jesteśmy wciąż bardzo podobni, podobna jest nasza mentalność, podobne doświadczenia, więc polskie filmy są nam po prostu bliskie i zrozumiałe. Podziwiamy sąsiadów, że dziś tworzą tak dobre, zróżnicowane, bogate kino, ba, wzorowo uporządkowali bazę ustawową i finansowanie produkcji filmowych, zajęli się nawet odnawianiem starych filmów. My to mamy jeszcze przed sobą i wiele moglibyśmy się od nich nauczyć. Największym zainteresowaniem litewskiej publiczności cieszyły się jednak filmy nominowane do Oscara. Najnowszy 80 milionów i poprzedni W ciemności Agnieszki Holland, która go w Wilnie nie tylko zaprezentowała, ale i podbiła serca widzów, szczególnie wileńskich Polaków, niebywałym autentyzmem dzieła, w tym także językowym. Okazało się, że właściwie nie ma specjalistów od tej gwary lwowskiej, od tego bałaka. Jeden jedyny na Śląsku jest pan, który się tym zajmuje, no i on jest naszym takim konsultantem. I cały czas poprawiał aktorów na początku, żeby nie mówili wileńską gwarą. Się okazuje, że ten akcent wileński jest znacznie jakby taki łatwiejszy dla Polaków i on im się kojarzy z Kresami. Także trzeba było jak gdyby wyrzucić te wileńskie naleciałości, żeby zabrzmiały prawdziwe lwowskie. Filmy polskie od lat cieszą się na Litwie dużym uznaniem i mają wielu fanów wśród Litwinów starszego i średniego pokolenia. Jednak w przełomowych latach 90. zniknęły z litewskich kin. Na szczęście w ostatnich latach zaczęto odrabiać straty. Najnowsze polskie filmy regularnie goszczą na litewskich festiwalach, coraz częściej można je oglądać także w telewizji publicznej. Kino polskie jest na Litwie kinem popularnym i kinem, które chce się oglądać. Co stawia nas tak naprawdę w roli tych, którzy konkurują o filmy polskie. My, planując taką strategię przedstawiania promocji kina polskiego na Litwie, staramy się nie tylko pokazywać filmy polskie podczas Tygodnia Filmu Polskiego, bo to jest zdecydowanie za mało, ale współpracować także z festiwalami, z dużymi projektami promującymi kino światowe tutaj na Litwie. Widz zaczyna kojarzyć polskie filmy, chodzić na nie. Proszę zobaczyć, w tym tygodniu pełne były sale każdego z trzech kin. To jest dobry znak, bo do niedawna królował tu wyłącznie Hollywood, a z Europy, no może czasem, zabłysło coś z kina szwedzkiego lub francuskiego. Teraz to się zmienia. Lwią część widowni na projekcjach polskich filmów nadal stanowią jednak litewscy Polacy, dla których kanały lwowskie niewiele się różniły od kanałów wileńskich, polszczyzna Kresów Południowych od ich mowy Kresów Północnych, policjant ukraiński od litewskiego. Kto wie, być może kiedyś także Wilno powróci do polskiego filmu w równie pięknym stylu. Jest niedużo miast na świecie, gdzie myślę sobie, chętnie bym tam coś nakręciła i Wilno do nich należy.